Witam was serdecznie z nowym strojem! Oh yeah! Dobra, kostiumy. Mamy to, mamy jeszcze jedną umiejętność. Co my tutaj kupimy? Zwiększa zasięg. I dłużej, to wolę zwiększa zasięg. Okidoki. I co? Na to śmigamy. Nie ma szybkiej podróży. No cóż. Tak się wydłuża gry. Niedobrze. Ktoś chce obrabować ciężarówkę Fist. A? Wykonaj idealny unik 5 razy. Wykonaj serię 30 ciosów. To znaczy to... Będzie tam trochę walki. Nie pozwolę okraść tej ciężarówki, Fist! Potrzebują tych zapasów! Nie przeszkodzisz nam! Chyba wezwali kumpli! Wezwali kumpli? Wezwać wsparcie! O Jezus! Już lecę! Kurde, uderzył mnie, ale zwała! Mam 30, okej. Dobra. Jeszcze raz. Na miejscu jest jeden cywil i... Spider-Man. U nie. Nie. Mam. Okej. Okay. Tak to wykorzystywałem. Dziękuję. Wracaj do swojego nieziemskiego bujania się. Dobra. No to bujanie jest szybkie, ale no de facto to jest takie no sztuczne wydłużanie gry. Uwielbiam mnie słuchać, podróżując metrem. Osobiście staram się jak ognia unikać tych cuchnących na kilometr w tuneli śmierci. Ale Jared poinformował mnie, że niedawny brak zasilania unieruchomił pociągi jadące przez Harlem. Miło mi zatem oznajmić, że metro znów funkcjonuje jak należy. Jednak nie powinno nikogo dziwić, że w trakcie tej awarii widziano, jak nowy Spider-Man majstruje przy sprzęcie kolejowym. Majstruje. Już słyszę, jak jego zaciekli obrońcy przekrzykują się, mówiąc, że przecież Spider-Man był tam, żeby temu zaradzić. Bla, 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 bla.
Zastanówmy się jednak przez chwilę. Dobra. Po co gość, który może bujać się między wieżowcami i mieć w poważaniu korki na Manhattanie, miałby w ogóle myśleć o tym, żeby zajrzeć do metra? Jeśli dobrze łączycie fakty, szybko pojmiecie, dokąd to wszystko prowadzi. Na róg ulicy Spidermana i Alei Zbrodni! Jak mam tutaj po cichu wszystkie załatwić? Olewam. Idziemy mi się gówno ogarnąć, a potem zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy do zrobienia. Nie, nie. Tak, nie, tak. Oh yeah, jesteśmy. Slamazaro, na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj. Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się, pomóż. Och, i kapsuła. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było... No to będzie... Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. No. A ten, co chcecie włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick, już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej. Okay. Konkurencja, co? Wiesz, wiedzą, jak mnie podejść. Chcę, żebym kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta energia zbawi świat! na pewno. O, zgadnijcie, kto dzwoni. Roxxon. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Ciąg Fibonacciego. Tak. Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rick jak zawsze elegancki. Co? Coś się stało z Rickiem? Kłócicie się albo... Nie. Nie, Miles. Finn. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej, następnym razem porozmawiajmy bez tajemnic. Żadnych sekretów. Okej? Okay? Mhm. Może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, gnomie. Jaki gnom? Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. Mhm. Po gimnazjum nie było wesoło. Finn poszła do liceum. Ach, dobrze było się spotkać z Finn. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu. Ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. O! Mógłbym użyć tego mojego superbiletu. O, mamy już szybką podróż. Okidoki. I nie chcę tam jeszcze jechać, ale spoko. Dobrze, okej, okay, zwracam honor. Jest szybka podróż. Telefon jest, karta do metra jest. Masz klucz do domu? Tak, mam. Yeah.
No chodź, bo się spóźnimy. No, ej, stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Właśnie dlatego czas działać. Targi uliczne, no, jest w porządku. Co sądzisz o Rio Morales? Nadal ciężko mi myśleć o mamie jako polityku. Odkąd pamiętam, była nauczycielką. Podobne kompetencje, nie? Kierowanie ludźmi, edukowanie i pilnowanie, żeby niczym siebie nie rzucali. Tak, dobra, tak. Nasze miasto umiera z braku energii. Krieger ma niezłą gadkę, ale nie. Znajduje się niemal ukończony. O kurczę, co oni robią tutaj? Tacy uzbrojeni. Powodzenia, pani Morales. Dziękuję ci. Ej, Roxon chce naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Ta okolica tyle straciła, gdy Roxon zrównał z ziemią ten teren. Hej. W porządku? Ta, po prostu na... Mój tato na tym wietrzu. ...gdzie sprzedawali najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I żłobek Juniper. Będzie dobrze, stary. O twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół Świętej Teresy, którego chór wypełnią całą okolicę. Jesteś Spider-Man. A teraz Roxon przewozi przez miasto Nufon swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku. To wiadomość dla Roxa. Człowiek, który wami kieruje, Simon Krieger, to zabójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć. Underground nie pozwoli. Mamy tu problem. Spokojnie! Ani kroku! Spokojnie! No i gdzie usiednie? Podnieś broń! Pomóż im! A ja twojej mamie. Pójdę! Ani kroku! Pomogę! Jedziemy! Ulala! Was tak tam? Tak ciebie załatwimy. Ciebie tak zrobimy. Wybraliście zły wiec. Tak to zrobimy. Tam na górze, ta? I tu? Przegraliście w mecze! Przegracie i zaraz! Miles, wróciliśmy. Nadia wiezie twoją mamę do szpitala. Co? Nie, nie jest! Jakoś niefortunnie upadła na rękę. Nie przejmuj się, zajmiemy się. A co z tobą? Co robi Andrew? Ten atak jest bez sensu. Myślałem, że chodzi im o uform, ale tego nie ma. Muszę się dowiedzieć, co knuje Tinkerer. Okej. Naga! Włączę się do twoich przyrządów. Spróbuję ci pomóc. Dobry pomysł. I ganki? Dzięki, że pomogłeś mamie. Nie ma za co. Te świecidełka wam nie pomogą. Oh yeah. Co to by?
O kurde, eksplozja. I śmigamy. Miles, gracia a Dios. Gdzie jesteś? Jestem w domu, ale mogę przyjechać do szpitala. Nie, zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Ale jesteś ranna. A jeśli coś ci się stanie, a mnie nie będzie? Micho, to nie to samo, co mówisz. Wszyscy są cali. Zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Micho! Nie dłużej. Dam ci się nawet podpisać na gipsie. Okej, mamo. Zobaczymy się w domu. Te kiero. Miles, widziałem, co się stało na wietrzu. Nic ci nie jest? Gdzie jesteś? Lecę na most Braithwaite. Był tam wybuch. Dobra. Ale jak zjawi się Roxxon, to uciekaj, jasne? Będą szukali kozła ofiarnego. I Tinkerer im nie wystarczy. Dobrze. Będę uważać. Ten wybuch wyglądał groźnie. Muszę się śpieszyć. Jesteśmy. Ta plaza była tylko rozgrzewką. Albo zmyłką. Dalej, dalej! Ej, ej, ej! Nie ma strzelania do siebie, dobra? Jest i Sinkera. Interesuje nas Nufon. Zostawcie całą resztę. Doc Ock. Pozbądźcie się go, a potem bierzcie, ile uniesiecie. Co ty robi? Destabilizuje Nufor. Fogi! O kurczę. Zajmijcie go. No i... Miles, widziałem wybuch. Jest cały? Nie jest, ale... Widziałeś? Tinkerer! O mój Boże! Widzieliśmy się dzisiaj! Gdybym wcześniej się domyślił! To nie twoja wina, Sal. Tak się cieszyłem, że ją widzę, że nie zwracałem uwagi! Muszę zwracać uwagę! Oj! Ulala! Gdzie my weźmiemy? Nie zanowaliśmy tego! Nie pozdrawiam! Musimy spadać! Teraz spróbuj się podnieść! Jak tak zrobić? Ludzie są tam uwięzieni! Muszę jak najszybciej pomóc tym ludziom! I nara! Wow! Pożar!
mamy. Ja myślałem, że to tam przeciwnicy. Już trójko nacisnąłem, żeby zaatakować. Autobus! Nie. O. I... Nie wiem, co mam tutaj zrobić. A. Wszyscy wysiadajcie! Spokojnie, trzymam was! Dobra. Oh yeah, będzie to! Cia. A myślałem, że on to będzie trzymał. Musi być stabilny. Trzymaj! Muszą po tym przejść. Chodźcie. Nie! Zatrzymam to! Oh yeah! Dajesz! Jeszcze! Tylko! Uratowana! Wow! Kurczę, ale akcja! To wszystko ja. No nie wszystko. Moje moce. Ja go wysadziłem. Wszyscy bezpieczni. Po wybuchu most zaczął jest się... Jest ten drugi Spider-Man. Czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie! Nie jestem wrogiem! Co wy robicie? Ocalił nas! Ej, zostawcie go! Nagrywam to! Zostawcie! Masz schować ten telefon! Miałeś schować ten telefon! No już! Ej, weź ją zostaw w spokoju! Wynocha! Nie będę powtarzał! Ocaliłem ich! I... To jest! Gdzie on jest? Nowa moc! Zapomniałam o tym! Zepchnęli go? Co się z nim stało? Czy przypadkiem Roxxon nie miał służyć miastu? Chcieli mnie zastrzelić! W ogóle mnie nie słuchali! Nic ci nie jest? Nie wiem. Ale akcja! Wow! Jest z nami dzisiaj Simon Krieger. Rozmawiamy o zniszczeniu mostu Braveway. Naprawdę chcę być po stronie nowego Spidermana, ale ta jego... Bioelektryczność zniszczyła własność Roxxon. No i zniszczyła most. Co oni biedzą? Nie tak było. Kiedy... Finto Tinkerer. Ukradła Nuform. Nie wiem czemu.
I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po Dulce de Coco. Myślałem, że dasz sobie spokój. Niby dlaczego? Miałam walczyć o swój dom. I będę. Mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje. Przecież wiesz. Mamo. Dulce de Coco może być. Jeśli to nie problem. Żaden problem. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić. Robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem. I naprawisz to. Po swojemu. Oh yeah! Nastolatki teraz coś wymyślą. I kapsulot to jest. Hej stary, sytuacja robi się poważna, co? Ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji. Trzeba wymyślić krótszą nazwę. Dobre apki mają jednowyrazowe. Miles! W końcu się dodzwoniłem. Hej Pete, co słychać? Widziałem wiadomości. Były po symkariańsku, więc albo eksplodował most, albo Bajgiel został odkażony, co nie miało... Jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. Użyj studni grawitacyjnej, aby przyciągnąć 8 wrogów. A propos, umiejętności, gadżety. Proszę. I... proszę. To tak już 4 przeciwników jadowitym atakiem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Oj. Gdzie ty jesteś, pajączku? No. Nie trudno się spodziewać.
I... I jeszcze ciebie. Po nich. Kurde, Roxxon i Underground rozniosą to miasto w proch. Dobra, to jest ta sama. Prawie odległość. Okej, szefie, jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście, nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra. Tak, co się przyda? Mają dalszy złapać! Let's go! A, no? Czyli walczymy? Okej. Okay. Nara. To był ostatni. A Jezus, nie chce mi się was zrobić. Jak z czasem, to już kończymy ten odcinek, a potem zrobimy jestem chyba też... może tutaj te misje poboczne? I jak? I po prostu musimy też to wszystko ogarnąć. Trzeba czar czyścić miasto. Bo się to zapuściło. Dobrze, na tym zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.